Hejho, witajcie w Cify 6, Wiktoria Epoki Pary, 9 poziom trudności, 30 ostatni odcinek, będę w razie czego lekko przycinał, tu już jesteśmy pod stołecznym miastem Kupę, w skrócie tak się nazywa i właścicielem też jest Kupę. Tutaj, szanowni państwo, widzimy, że potrzebuję jeszcze trzech, czterema już dysponuję, są pod moim zarządem. Natomiast jeszcze trzy stolice muszę zdobyć. No i tę kupę widzimy tutaj w przyszłej turze je zdobędziemy. Generalnie jeśli chodzi o tę Indonezję, to póki miała śmierciboty, no to stanowiła nawet jakieś zagrożenie. Ale jak wybiłem te śmierciboty poza miastami, bo durny bot wychodził nimi z miast, jakby siedziała w mieście tymi śmierciobotami, to by było o wiele, wiele trudniej. Ale wyszła, ubiłem, też łatwo nie było, ale ubiłem i potem to już... Każde miasto w jednej turze. Podchodziłem, trzep, trzep, trzep i czwartym wjazd. Także luzik. Tutaj jest trochę trudniej, ale jestem już niedaleko Liverpoolu, także też dojdziemy. Tu się morduje, chociaż tutaj było tyle trudno, że jednak miała potężną armię Elżbieta, więcej ode mnie. Na pewnym etapie około 6 tysięcy tu widziałem. Także straciłem większość floty, większość tych atomowych okrętów podwodnych. Dwa krążowniki zresztą też straciłem, także tutaj były ofiary. Tutaj były ofiary i tam się właśnie troszkę biłem, ale to już nie szkodzi. Ciągle jest ta szybka walka włączona, bo to przyspiesza grę, aczkolwiek niewiele widzę co się dzieje, ale na tym etapie gry to już nie ma dużego znaczenia. O kurcze. Arturek mnie... O ty kurde! Ale żyje. Także jakieś szkolenie astronautów robię. Ja chyba nigdy na tym etapie gry nie grałem. Albo nie, no grałem przecież. Mam wrażenie, że ja tego nigdy nie robiłem. Generalnie prośba o pomoc, zobaczcie, dla mnie. Przeszło, przeszło. A był kryzys i nie przeszedł. Także kongres, Balek wieczna Balszoli, wojna, ale boty i tak durne wyraźni. Głosują. Miejsce pełne magii i czaru. Piękna i romansu. Jeszcze sobie wycudowałem. Są wspaniałych tancerzy, cudownej muzyki oraz okazałych strojów. Kacipy, widzieliście tam? Na tej wieży transmisyjnej? Ciekawe. Nie zwróciłem na to nigdy wcześniej uwagi. Także ta gra się trochę bardziej tnie na tej szybkiej walce. Ale to nie szkodzi. Śmierciobot leje, aczkolwiek już tutaj mógłbym już atakować Liverpool, ale i tak tam muszę płynąć, także już sobie wezmę, żeby tam lojalność mi też nie zjadła tego. Tak kombinuję, nie mam co bić. O Jezu, dwupłatowiec. Patrzcie, nie brakuje mi już ropy. I to wyraźnie. Węgiel też mam. A damy to tutaj. Niech pilnuje. Może się przyda, może nie. O, ho, ho. To jest to problematyczne. I dlatego tą artylerią to się chyba tu ustawię. Bez bonusu będę strzelał, ale i tak czy siak okej. Okay. Tak czy siak, ok. No i mamy jeszcze oczywiście bomberki kolejne, także walimy. Ojejku, tutaj był myśliwiec, nie zauważyłem. Tak się nie powinno robić. A, trzeba go cofnąć delikatnie, żeby go wyleczyć. No i tu, szanowni państwo, wreszcie to zdobędę z tego wychodzi. Czołg już tutaj czeka. Da radę. Wreszcie po latach. Może to też się uda, tylko pokojowo najlepiej by było. Tu jest też ta ropa. I to nie mało. A tu coś można zbudować. O, proszę bardzo, już się cieszę. O, i tak bym zabił się, wyleczył. Cudownie, o to chodziło. Choć tutaj mam jeszcze bomberki. I też się nie zawaham ich użyć. Oj, to już chyba pora walić w Liverpool. Aczkolwiek jak widzimy... To już trochę boli.
mnie, a ich nie. Aj, niepotrzebnie zrobiłem tych, kurczę, tych archeologów. Oni są mi już kompletnie do niczego niepotrzebni. Dobra, ja to na razie tutaj uśpię, nie będę cudaczył. Zachowaj miasto, zobaczmy sobie. Standardowo ostatnimi czasy hałasują mi za oknem, bo tu wokół remonty się dzieją. No i nic na to nie poradzę, szanowni państwo. Stocznie mam, masę jeszcze zaznaczę. Ale nie chcę tego robić w gruncie rzeczy. Pomnik, spichlerz. Tak. Dobra, niech sobie będzie. Oho, kolejny tytuł gubernatora. Dobra, nie chcę mi się już tutaj wybierać. To już nie ma najmniejszego znaczenia. Generalnie chciałbym pokazać zdobycie tych stolic. Także teraz zdobądźmy sobie te. W taki sposób. On tu powinien wjechać już w gruncie rzeczy. Ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie no. Nie może nie wjechać. Dobra, trzeba strzelić. Trzeba... O kurczę. Tak. No dobra, wjedźmy tym. O, Arturka wywaliło. Bardzo dobrze o to chodziło. Teraz ona sobie może wejść tutaj. Tych wyleczy, tego zabije? Chyba tak. Nie zabiła. Ale uwaga, możemy dobić. Dobra, czyli kolejne mamy. Zachowaj. Może Wiktora bym przestawił, bo tu mi niepotrzebny on w ogóle. Tak, ja go przestawię. Zmień przydział. Tylko tutaj. O, to miasto, patrzcie. To już wziąłem lojalnościowo, a to wezmę. Nie wezmę. Ale zbuntowało się. Chociaż tam może powalczę o nie jakoś. Gdzieś tutaj. Do Brystolu? To się może przydać. To się głupie nie wydaje. No tu się toczy walka. Wcześniej trzeba było to zrobić. W zasadzie. Okej, patrzcie, kolejne jednostki wolne bombowców. No już tutaj prawie nie mam co bić. Dona jeszcze trochę ma. No i oczywiście Wiking, bo tam jego jeszcze nie biłem jako tako. Zapraszam. Tutaj sobie zrobiłem tak na wszelki wypadek. Tu mam bombowca, tu bym go też przestawił. Jest w co pyrgać. Trochę nie... To już samo się weźmie, to już nie będę cudaczył. I teraz w ogóle plan jest taki. 8 minutek. O, to by wypadało naprawić. Dobra, idę to naprawić. A tu sobie kupię lepsze jednostki. W sensie armię muszę zrobić, o to mi chodzi. Będzie problem? Nie, teraz to już nie będzie. Okej, i będziemy armię mieli. Tutaj. A nie no, jeszcze. Stajnia, amfiteatr. Tutaj burza przeszła. Tajfun taki wielki. Tutaj zresztą też. No, masakra. Masakracja. Już nie robię tych kupców, chociaż gdzieniegdzie jeszcze kupuję. Dobra, wiem gdzie kupię, w Stołecznym kupę. Tam by wypadało to zrobić. A tutaj nie miałem co robić, dlatego sobie ten teatr budowałem. Aj, kurczę, tak żeby już się nie mordować. Arena Zoo. Także jak widzicie, miliony klikania. Fabryka ukończona, a dawaj mi te akwarium. O, plus jedno udogodnienie, to mało. To można walić. Tu jest plus 5 się porobiło, no proszę. Już nie potrzebuję więcej tych... O, złapali mnie. Tych samolotów ani niczego. W jakim mieście? W Liverpoolu. Kurczę, akurat tam on mi był potrzebny, żeby widok był. I nie wyszło, nie pykło. To... Potem młyn, bo pomniku tu nie potrzebujemy, bo lojalność rośnie, więc pomnik na końcu naprawimy. I tutaj sobie, szanowni państwo, kupimy kupca. A może nawet dwóch, bo w stołecznych miastach zwykle mam dwóch.
bo one się fajnie rozwijają. Nawet takie badziewne, ono się rozwinie. Tylko tutaj budowniczy by się też przydał. Stać mnie. Ponad 1000 będzie kosztował, ale stać mnie. I tu ogarniemy. Idziemy tu. Potem jest plan, że tymi wysepkami, takie żabie skoki, jak Amerykanie na Pacyfiku w wojnie z Japonią w czasie II wojny światowej. Tak, żebym samoloty mógł tu rozstawić i stąd jeszcze rypnąć atomówką i zgarnąć śmierciobotem Tony Daros i zakończyć gierkę. Taki jest plan, szanowni państwo. I robię sobie tory. Mam tu wreszcie tory. Także bawię się tym, wydurniam, ale cieszę się niezmiernie. Choć mi się to już nie przyda. Na dobrą sprawę. Te tory w sensie, ale już niech będą, bo je lubię. To miasto potrzebuje produkcji, bo ono się strasznie mizernie rozwija. Pod tym względem właśnie. Tutaj, jak to miasto przejąłem lojalnościowo, to wyobraźcie sobie, że został tutaj ten budowniczy. Ten miał dwie akcje wcześniej. Co jest błędem same w sobie, że zostają ci budowniczowie. No i chciałem tu przenieść bombowiec. Kliknąłem w jednej turze. I wydawało mi się, że zniknął. Mówię, coś może źle kliknąłem, zobaczę w kolejnej. Ale tego bombowca tu nie było. Akurat zrobił mi się w drugim mieście tutaj. Kliknąłem i też zniknął. Czyli po prostu budowniczy w mieście zabił mi bombowca, którego chciałem przebazować tylko. Także takie oto wspaniałe błędy. W 6-letniej, 7-letniej grze coś takiego. No ręce opadają. A dawaj, to nie będzie tutaj nam wpływało takie dziadostwo. Oj, nie wiem, a jednak zasięg jest. To lubimy. No i tory, tutaj brakowało drogi. I tutaj też mam bomberka. Aha, to są ci. To są ci. 187. No dobra, walimy w to. Minus 64, to lubimy. Dobra, tymi się rzeczami już nie będę zajmował. Jedno miasto zdobyliśmy. Chyba zrobię cięcie i zobaczymy się, jak będę bił Liverpool. Potem zrobię drugie cięcie i zobaczymy się, jak będę bił Nidaros. I tym sposobem zakończymy tę gierę. No i dobra, Liverpool już trochę oberwał, także szybko padnie, tak mi się wydaje. 128 to nie jest oczywiście dużo, mamy tutaj trochę jednostek wokół. Także mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, aczkolwiek biją mi tego śmierciobota. Dobrze by było go wyleczyć. Się głupie nie wydaje. Albo zaryzykujemy, jak zginie. To zginie. Nie, to jeszcze nie w tej turze będzie, jak widać. Mógłbym atomówkę walnąć, ale nie chcę syfu robić. Czołgami będę to zdobywał najprawdopodobniej. Niech się więc wyleczą. Co mi tu splądrowali? A, kulturowa. Ojejko, ale bajzel. I znowu człowiek będzie myślał, co tutaj zrobić. Tam jest ropa w ogóle. Ale to też się chyba z tym nie będę pierdzielił. Idę tutaj, tam. To zbijemy? Nie, to załatwimy tym. Zaraz, bo ja mam tu dwa niszczyciele. Których w zasadzie nie potrzebuję. A wytrzyma. Brakuje mi tych okrętów już troszkę. Zaraz, on może dwa razy. Nie, on się może cofnąć. Ale to nawet dobrze. Bo tak można zrobić. I też będzie ok. A idź się tutaj wylecz, mój ty przyjacielu drogi. Ty tu czuwaj już. No trochę tu będę musiał popyrgać, jak się okazuje. Ale to w przyszłej turze się tym zajmiemy, tak czy siak. W sensie zdobyciem tego miasta. I potem to Nidaros ostatnie zostanie i tyle. Produkcja w tym mieście jest mizerna. Dajmy to, pyk, obojętne. Plądrują mi te szlaki skubańce. A dobra, niech to tutaj siedzi. Choć nie pomogło, jak było widać. Exeter. Dobra, też niech się robi, już też nie chce mi się cudaczyć.
To jest nowy. Nowy, będąc na własnym, przerywa zaporę. Technika rakietowa, niech będzie obojętne, nic tam nie było ważnego, także co bym nie wziął, to tam na jedno wyjdzie. O, tutaj sobie zdobędziemy to miasto z tym uranem. I to jest oczywiście fajne. Fajne, fajne, tylko to musimy załatwić. O, w taki sposób. Teraz tym walimy w to. Tym walimy w to. I uwaga, uwaga. Powinno się udać. O Jezu, jeszcze jeden okręt. A kurde, ale zonk. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie, nie mam już. Nie mam tu żadnego samolotu. Ajajaj, to mnie może załatwić. Ale kurcze, nie wart. Już w tej turze chciałem tu wejść. Ale jak widać, nie dam rady. Tam się robi. Nie no, nie mam czym. Nie mam czym. To ja się tu delikatnie schowam. Poza zasięg tej jednostki, tak? Żebym tutaj nie zginął głupio. Bo to by smutne było. Robię sobie moje tory ukochane. To chciałem właśnie tu bliżej podprowadzić. Czy ja mogę gdzieś niedaleko wylądować? No tak trochę niezbyt niedaleko, ale powiedzmy, że wyląduję tutaj. W ogóle nie widziałem tego nigdy popsutego. Fajnie wygląda. Bo zwykle to się całkiem niszczy, jak coś się pojawi. A tu proszę, taka niespodzianka. Oho! To był mój w ogóle, swoją drogą. Tyle wam mogę powiedzieć. Stąd mi gdzieś tu buchnęli kiedyś. O, to już niestety strzelałem. Dobra, w następnej turze. Tutaj sobie zdobędziemy to miasto. No dobra, walnijmy tak i wjedźmy tym. Okej, pojawiły nam się nowe jednostki. No jaka bieda, to by wszystko trzeba było naprawić, to by nawet takiej biedy nie było. O proszę, nawet nie głupie pola. Zachowaj. Rebelia za 5. Tu za 3 pokazuje. Dobra, Wiktora trzeba tu przestawić. Gdzie ja go znowu zostawiłem? Nie pamiętam, ale choć tutaj w Bristolu był. A, no tak. No tak. Będzie minus 2. Dobra, to się ogarnie chyba wtedy już. Tu 21, tu będzie 3 ciągle niby. Zakup. A, nic tu nie mogę kupić niestety. O, czy Amani jeszcze przestawić? Jest pani Amani. Hal. A, to mogę ją zmienić, tak. Czyli damy ją, tu ją damy. Ale tu pokazuje, że aha, że jest 0, teraz jest 0, dobra, to nie będzie takiej potrzeby chyba. Tak, to się ogarnie. Ojejku, naprawa 111 tur. Porypa, 20 to, ojejku. Ale tu obszarów mieszkalnych tu brakuje, nic tu nie mogę nawet kupić, bo... A, jest uszkodzone. Kurczę, to jest problem, jak jest uszkodzone właśnie. To jest bardzo poważny problem. Czy my to załatwimy, szanowni państwo, na przykład to? Nie. To ojejku. No źle to troszkę wygląda. Mam bombowce jeszcze. To na nie liczę przede wszystkim, tylko chciałem je przebazować w gruncie rzeczy. To jest trochę groźne. Dobra, zrobię tutaj farmy po prostu wokół. Bo nie mam siły się z tym pierdziulić. Bombowce sobie świetnie radzą z okrętami podwodnymi, ale już nie z tymi krążownikami, bo one mają... Tylko, że jak ja teraz tego stąd zabiorę, to może być problem. A to kupię tu jakieś jednostki. Bo one mają obronę przeciwlotniczą na pokładzie. Więc to załatwiamy tak, a bombowcem spróbujmy jeszcze, bo gdzieś tu był trzeci. Aha, strzelałem już. No dobra, to trudno. No to w przyszłej turze sobie Liverpool zdobędziemy, a po przerwie Nidaros i tym samym skończymy tę gierkę. A, to już tu nikt tu nie sięga. No ale trudno. Się kliknęło. Splądrowali mi znowu. Wykończą mnie te cholery.
Ale już niewiele. Bliżej niż dalej. Liverpool za chwilę padnie. A tutaj oczywiście idę w tym kierunku, bo tutaj będę, tak jak już mówiłem, żabimi skokami poprzez te wysepki zbliżał się do Nidaros, stołecznego miasta Haralda Hardrady Konge. I on będzie ostatnim. Ostatnim naszym celem, ofiarą ostatnią. Na deser go sobie zostawiłem. Dziękuję. Inaczej się te tury mielą przy tym szybkim ruchu. Ewidentnie. Stanowisko nasłuchowe w Nidaros. Okej, nie będę odnawiał tej misji. No, ten mi całe szczęście krzywdy nie zrobił, także teraz go załatwimy. A może i nie. Ale mam jeszcze, dobra, mam jeszcze bombowca w zanadrzu. Także problemu by raczej nie było. Tylko że akurat wszedł tu ten, tylko że to chyba mu nic nie pomoże. No nie. Nie wiem, czy ja to utrzymam, bo tutaj chcieli oni przejść. O nie, 92 tury rebelia. No to utrzymam. To będzie okej, okay, to będzie okej. Okay. No dawaj. Ej, to jest ten, ostatni. Oj, nie wiem, gdzie go na razie wezmę. Spokojnie, zajmę się tym za chwilę. To chciałem zobaczyć. Piękne, tylko trzeba będzie naprawić. Trzeba by kupić pana budowniczego chyba, nie cudować. Najpierw to. Potem... 52 tury. No to pomnik najpierw, potem naprawimy. Kupię sobie... O kurczę. Aha, bo tu jest budowniczy, no to super. A no to kupię ten pomnik, żeby się już tutaj nie martwić o lojalność. No bo powinno być dobrze. Czy tutaj mogę kogoś zajumać? No tak niezbyt. Chciałem nimi właśnie gdzieś tu wylądować. A może tu będziemy... O proszę, jak trafiłem. I nawet tutaj jeszcze tym. Tym załatwię ich. A to Konge. Viking, kurczę, mi tu przypłynął. Nie no, muszę go gdzieś osadzić, ja pierdziule. Gdzie ja mam tych szpiegów swoich? No to do Liverpoolu. Tylko, że Liverpool to ja za chwilę zdobędę. No to nie. Nawet to dobrze wyszło. Widoki mam, bo mi robi samolot jeden z drugim, z trzecim. Chociaż ja obawiam się, że mogę w tej turze nie dać jednak rady. Bo mi jeszcze zranił tę jednostkę. Co jest smutne oczywiście. No nie dam rady. No nie dam, dobra, bierzemy awans w takim razie. Jeden do zasięgu, może być. Może być. Chociaż mam te samoloty jeszcze. Kurczę. A dobra, wale. Może się udać. Trochę narympał, ale powinien. Może się udać. No nie uda się. Nie uda się. Nie. To trochę szkoda. A, to znowu trzeba czekać. Upierdliwe jest to, że ja się tutaj mogę ruszyć. Znaczy niby dobre, no ale upierdliwe. Ojejku, czyli jeszcze jedna tura, czyli cięcie będę musiał zrobić. No całkiem sporo jednostek jeszcze wymordowałem, ale wracamy teraz, bo Baltimore trzeba zdobyć. No i jak widzimy, akurat to się uda. Pożegnamy tym samym naszą złą siostrę bliźniaczkę, szanowni państwo. O, aż się zwiesiła. Mówię, za szybko to się robi chyba dla tej gry normalnie. Inaczej to działa niż przy tym normalnym ruchu. Normalnej walce. Jezu, znów ten szpieg. Dobra, wrócimy za chwilę. No, walą mojego śmierciobota, szanowni państwo, ale w tej turze... Liverpool padnie już na pewno. Nidaros tylko zostanie. No ale ledwo chłop żyje.
To jest lekko problematyczne. Krzywdy mi tym razem żadnej nie zrobili, bo zwykle coś mi tam robią. Plądrują szlaki, zabijają jakieś pojedyncze jednostki, głównie morskie, bo lądowe, no zabić trudniej. I takie ustawiam, żeby zabić je było trudniej. Ale morskie ciężko jakkolwiek ustawić na takim otwartym morzu. Także pod tym względem jest problematycznie. Często też traciłem budowniczych, bo też tak wysyłam ich trochę na ślepo, nie przyjmując się za bardzo, co z nimi będzie. Jak zabijam, to robię nowego albo kupuję nowego. W ogóle złota mnóstwo zarabiam, ale większość właśnie wydaje. No i teraz. A zróbmy może... O, jakiś błąd. Dobra, zróbmy tutaj te tory. Nie ma co tam wydziwiać już też. Jak zwykle przeginam pałę. Tu będzie ładny. Oto, czemu gierka nie chce podpowiadać, żeby... A, czekajcie, bo pewnie... No właśnie, wiedziałem, jakie to jest głupie. Ale ubiłem teraz tą moją złą siostrę bliźniaczkę, a to oznacza, że mogę to przestawiać wreszcie. Czyje to jest na przykład? Manchesteru. No to Manchesteru to akurat może być. No, powiedzmy, że tak, niech zostanie. Też się już nie będę tym bawił, bez przesadyzmów. Ale tak to działa. Chwila. Tu jest spokój. Skupmy się na Liverpoolu, szanowni państwo, i za chwilę Nidaros i kończymy. Także ten mój prawie martwy śmierciobot będzie musiał tutaj się wykazać. Chociaż nie będzie musiał. Czego chcę leczyć? Jakbym tu wparował, trochę bym się wyleczył, trochę też bym stracił, nie opłaci się. To jest wjadę tym czołgiem jednak. Tylko, że ja go przecież nie wyleczę. Ja go nie wyleczę, bo nie mam uranu. No to musiałbym coś nim zabijać. Jakie ja mam zasięgi w ogóle stąd? Jestem tutaj. Dobra, Nidaros to już tą armią poradzimy sobie. Myślę, że bez większego kłopotu. 8-3 obszary mieszkalne, no to jest problem. A nie mam co tu nawet kupić, jakbym chciał. Jest uszkodzone. Mam tu bombowce, także nimi za chwilę będę walił i to wszystko wybije. Nie będę tego pokazywał, bo to czasochłonne. Oj, źle mi się kliknęło. Ubijmy ten Liverpool. Tylko... Aha, bo ja nim strzeliłem zamiast tą artylerią. Dobra, tak czy siak czołgiem wjeżdżamy i kończymy. O kurde. Jeszcze to Newcastle chętnie bym wziął, bo tak jest położone, że paskudnie wygląda. Jak się będę nudził, a się będę nudził. No bo tak, to mi te siły tutaj, te cztery śmiercioboty, tylko że ja czymś jeszcze atomówkę muszę zrzucić, ale tutaj dam na tę wyspę bombowiec, no i on sięgnie. Mam dwie atomówki, także obie wywalimy, szanowni państwo. Tak, żeby raz skończyć grę, łatwo zdobyć miasto stołeczne wikingów, a dwa, żeby fajerwerki zrobić oczywiście. Także w tym momencie tyle, widzimy się po przerwie. W zasadzie już możemy kończyć, bo jestem pod Nidaros i mam zasięg tym śmierciobotem. Także jak wywalę teraz atomówkę, to powinienem to miasto zdobyć i tym sposobem zakończyć tę gierkę. Chciałem jeszcze kombinować, zdobyć to Newcastle i tak dalej, ale ojejku, źle bym zrobił, ale nie ma sensu. Walimy atomówką, szanowni państwo. Zaczynajcie. Jest na tyle daleko, że nic mu nie będzie i potem chyba tutaj wjedziemy bez najmniejszego kłopotu. Tak mi się wydaje. Piękny grzybek. No tylko 124. Czy zejdzie? Powinno. Teoretycznie. Tak, kurde, te atomówki są tu przepotężne. Dobra, to wjeżdżamy. I kończymy. No tak. Właśnie, pojawiło się osiągnięcie. Którzy dumają, czy potęga. Dlatego, że dodali te... do osiągnięć tych nowych liderów. Także mnie przepadło mnóstwo osiągnięć. I chyba będę musiał, bo mam często save'y z tych ostatnich tur, to chyba sobie każdą partię troszeczkę pogram i porobię te osiągnięcia.
Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Punktów zapewne dużo. Tak. Cztery koła prawie. Wykresy. Nieistotne, to nas ciekawi. Także... Zająknąłem się, bo ustawiłem kontynenty. To nie wygląda jak kontynenty. To jak archipelag jakiś taki dziwny. Skrypty w cyfry 6 też są dziwne. No ale zobaczmy, jak to tutaj wyjdzie. My na tym kontynenciku małym startowaliśmy. No dziwne to rozmieszczenie. Choć każdy miał swój kontynent. Tyle, że tych takich pomniejszych wysp było dużo. Albo inaczej, one wcale nie były takie małe. Ja się jednak bardziej spodziewałem takich zbitych mas lądowych, tylko wielu małych. Takich jak powiedzmy mój, czy nawet mniejszych. A to mi bardziej przypomina archipelag jednak. No ciekawe takie dosyć. No widzimy, że moja zła siostra bliźniaczka tutaj wymiatała. I za karę całą ją zlikwidowaliśmy. 300 natura, jak rozpocząłem jako tako podboje. Specyficzna gierka. Przypominam, 9 poziom trudności ze specjalnym modem Deity Plus, Bóstwo Plus. Boty miały, jeszcze w kolorze to było żółtym teraz. Także bonusy potężne, choć na czerwonym kolejna partia będzie jeszcze z potężniejszymi bonusami botów, aczkolwiek bez dodatkowych jednostek na starcie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No plama wielka, aczkolwiek trochę tutaj zostawiłem. Co ciekawe... A zobaczmy, co tutaj w ogóle mamy. Co ciekawe, szanowni państwo... O, nie nacudował. Ale miasto niezłe. Zachowaj. No, nie przejmujemy się już tą rebelią. Co ciekawe, podbiłem, czy raczej wyeliminowałem tylko tą moją złą siostrę bliźniaczkę, Anglię epoki Imperium, ale padł jeszcze kupę, którego ja sam całego nie zbiłem, ale jego miasto gdzieś tam straciło lojalność i przepadł przed momentem dosłownie. Także zginął gościu. I dobrze. Miasta ostatecznie jako tako rozwinąłem. Aczkolwiek ja miałem plan, żeby tę gierkę ustawić na 400 turę. Zapomniałem. Kolejne będę na 400 właśnie ustawiał, bo jest trudniej, a więc potrzebuję więcej czasu niż te 350, które ostatnio ustawiałem. Także wracamy do 400, bo 500 klasyczne, 500 standardowe, 500, które są na standardzie ustawione, to jest jednak zbyt długo. Zresztą od dawna też już mam jedno i drugie drzewko w pełni zrobione, tylko problem oczywiście był z tym podbijaniem. To takie czasochłonne było. A boty to jeszcze wcześniej chyba te drzewko zdobyły. Także możemy sobie tutaj jeszcze obadać, jeszcze zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No patrzcie, w ideach on ma o wiele więcej punktów. W technologii 196, ja mam 184, no także oni to poodkrywali. Ale czemu to się różni? A, bo ile razy ideologię, technologię przyszłości odkryli. No ciekawe to dosyć. Dosyć ciekawe. Miasta oczywiście są przeogromne, ale to nawet nie ma co patrzeć na to. Dużo wielkich, wspaniałych. O tej Anglii trzeba jak najbardziej coś powiedzieć, bo to jest dobra cywka. Pojawiły się takie głosy, że wybrałem złą cywkę do tej partii. No w sumie to już najlepszymi cywkami można powiedzieć, że grałem, także pozostało mi już zdecydowanie więcej gorszych niż lepszych. Natomiast Wiktoria Epoki Pary jest prześwietna. Przypominam, że my tutaj mieliśmy ogromne, z uwagi na Wieczną Wojnę, problemy z produkcją, bo były problemy z udogodnieniami, z zadowoleniem. Było to dużo na minusie, często nawet minus kilkanaście.
i mieliśmy ogromne kary do produkcji wszystkiego, do wszystkich dochodów w miastach i produkcji w miastach. A mimo tego udało mi się jako tako te produkcje utrzymać, bo budowałem kolejne budynki, budowałem, szkoliłem kolejne jednostki. Oczywiście o wyniku gry przesądziła, po pierwsze, głupota botów, to absolutnie trzeba podkreślić. Nie miałem prawa przetrwać w tej grze około swojego renesansu. Oni już byli w epoce przemysłowej, tam jest przewaga tych jednostek, które już surowców wymagają, szczególnie ropy, a wielu z nich miało, szczególnie moja zła siostra, bliźniaczka Wiktoria, epoki Imperium. Także ona wtedy powinna mnie podbić. No ale głupi bot to głupi bot, nie był w stanie tego zrobić. No a druga rzecz, no to oczywiście efekt kuli śnieżnej. Jak tę kulę śnieżną zacząłem toczyć i zaczęły te kolejne miasta na siebie oddziaływać, dokładać jedno do drugiego, zacząłem zdobywać po prostu kolejne miasta, no to lawina ruszyła. Ale no w dużym stopniu dzięki tym cechom Wiktorii Epoki Pary doszedłem do tego momentu, przetrwałem do tego momentu, zbudowałem jako tako względnie silną gospodarkę, silną armię i podbiłem pierwsze miasta i wtedy ruszyła ta lawina, ta kula śnieżna. Także Epoka Pary, 10 do produkcji w miastach za każdą budowlę w dzielnicy przemysłowej w danym mieście, to jest świetne. 2 do produkcji wszystkich zasobów strategicznych, też przegenialne. Kopalnie węgla, żelaza, no to też dodatkowe punkty. Inżynierowie się tak nie przydali, ale się przydali. Tutaj to też jest dobre. Budowle zapewniające dodatkowe dochody, gdy są zasilone, otrzymują premię do tych dochodów plus 4. No masakra. I jeszcze 20% produkcji w dzielnicy przemysłowej. I te stocznie też świetne, tańsze, lepsze. Kurde. Mega mi to zrobiło grę. Idealnie ta cifka się tu zgrała do tego, co my graliśmy i na jakim poziomie graliśmy. O psach morskich wiele powiedzieć nie mogę, bo jak miałem okazję je zrobić, czy dopiero jak miałem możliwość tworzyć te jednostki, no to rywale grasowali już pancernikami. Już się okręty podwodne zaczynały pojawiać. Także no, to nie było sensu, nie było jak. No, trudno mi powiedzieć. Trzeba by... No, na niższym poziomie trudności, może na zwykłym bóstwie. No niestety, to nie są te poziomy odpowiednio zbalansowane. Nie są te jednostki odpowiednio zbalansowane. Cała CIF 6 nie jest grą dobrze zbalansowaną. Także tak to wygląda. Nie wszystko, zależnie od poziomu, na jakim gramy, jesteśmy w stanie ocenić, ale Anglia się sprawdziła. A ten mod sprawia, że chce mi się grać, bo jest trudniej. Zdecydowanie było trudniej. Przypominam, wygrałem głównie dzięki temu, że boty są durne, ale swoje musiałem tutaj rozkminić. I to mi się podobało. Gram, czy raczej rywalizuję głównie z tymi bonusami komputerów, sztucznej inteligencji. Ale ja to lubię i sprytnie to wszystko wygląda na tym modzie. Całkiem fajnie jest to pomyślane. Jest trudniej, ale da się wygrać. Na 9 przynajmniej. Tych 2, na których grałem. Zobaczymy jeszcze na tym 3 czerwonym, a potem przechodzimy na 10 i kolejne 3 kolory, czyli 4 gry minimum z CIF 6 jeszcze grać będziemy. A potem zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie, co z tego jeszcze wyniknie. Może CIF 7 zapowiedzą, a może już się pojawi? Chciałbym, kurczę, ale nie no. Ostatnio robię tu takie jakieś live streamy, żeby przypomnieć o tej CIF 6, bo to raczej o to chodzi. A się każdy spodziewał, albo przynajmniej dużo ludzi spodziewało się zapowiedzi CIF 7. Ale nic z tego, przynajmniej na razie. Także kawał lądu udało się podbić. Cele jako tako zrealizowałem, bo swój kontynent już dawno zasiedliłem cały. Też tak. Chociaż ja też nie mam takiej zbitej masy lądowej, bo tutaj to taką wypustkę mam. Tutaj to bardziej jakiś fraktal w ogóle. Dziwny ten skrypt, dziwne mi się te kontynenty wygenerowały. Ale złą siostrę, bliźniaczkę całkiem pobiłem. Ta już dogorywa. No, jeszcze trochę z Fenicją i tą. I Norwegią to można by się było pobić, bo trochę tej siły militarnej mają. Ale i tak by to zakończyło się zwycięstwem. Tutaj 2 okręty podwodne, bo jakbym nie miał zasięgu albo stracił bombowce, to miałem tutaj plan awaryjny.
Także płyną, no ale oczywiście widzimy, że nie ma już tutaj najmniejszego sensu, czy raczej nie było najmniejszego sensu to kontynuować, bo po prostu się udało. Jak ktoś ma pomysł na kolejną serię, to oczywiście niech śmiało pisze. Chwila, moment i będzie ankieta. Bo teraz kończymy odcinek, czyli kolejny tradycyjnie wypada za 2 dni, czyli wtedy będzie po prostu ankieta. Także już zapraszam do głosowania. I jakoś tak też dosyć szybko z nową serią ruszymy. Tyle dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.